Za mną dwie morskie stacje elektroenergetyczne. To dzięki nim energia z Bałtyku trafi na ląd. Jest to ostatni moment, aby zobaczyć je na lądzie. Już niedługo trafią na polski Bałtyk. Podstawową funkcją naszych bliźniaków jest odbiór energii z 76 turbin, tak aby w sposób bezpieczny i efektywny dostarczyć ją na ląd. Pomimo, że projekt Baltic Power jest pierwszym takim projektem w Polsce, udział Local Content jest tutaj naprawdę znaczący. Obydwie widoczne za moimi plecami konstrukcje stalowe zostały wyprodukowane w całości w stoczniach w Gdańsku i w Gdyni. Znajdujemy się w Gdańsku na terenie stoczni, która jest częścią grupy przemysłowej Baltic. W tym właśnie zakładzie wyprodukowano części do pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku Baltic Power. 80 lat temu w tym właśnie miejscu narodził się przemysł stoczniowy, a dzisiaj grupa przemysłowa Baltic wykorzystuje tą halę w nowym, rozwijającym się sektorze offshore. Czujemy się bardzo wyróżnieni, że mogliśmy wziąć udział w tak ważnym dla Polski projekcie jako polska firma z Pomorza. Wewnętrzne połączenia kablowe to dostawca Polski. Główne dźwigi są w kolorach biało-czerwonych nie tylko ze względu na ich ułożenie. Wiele różnych mniejszych firm malarskich, spawalniczych, szafy sterownicze również zostało wyprodukowane przynajmniej częściowo w Polsce. Kilka słów odnośnie gabarytów naszej konstrukcji. Jeśli chodzi o rozmiar, przypominają one 4-5-piętrowy blok. Zaczynając od cable decku, poprzez main deck, utility deck i roof deck, swoimi rozmiarami przypominają niewielką salę gimnastyczną. Jeśli chodzi o masę naszych konstrukcji, w pełni wyposażony topsize, około 2,5 tysiąca ton, co można przyrównać do setki autobusów. Z Alborga przenosimy się na Bałtyk, gdzie za moimi plecami widzimy pierwszą morską stację elektroenergetyczną zainstalowaną na farmie Baltic Power. Element przejściowy oraz stacja zostały przetransportowane na Bałtyk za pomocą barki, następnie pływający dźwig posadowił element przejściowy na monopalu i kolejno posadowił naszą stację na tym elemencie. Instalacja dwóch naszych stacji trwała niecałe 10 dni, natomiast przygotowanie całej procedury to już około 3 lata. Mieliśmy szczęście odnośnie pogody, co o tej porze roku nie jest tak oczywiste. Tutaj na morzu doskonale widać, jaką funkcję pełni nasza stacja. Energia z turbin za pomocą kabli podmorskich zostanie dostarczona do naszej stacji, gdzie po podniesieniu napięcia kolejnymi kablami podmorskimi zostanie dostarczona na ląd. Historia naszych stacji zaczęła się w Gdańsku i w Gdyni. Teraz będzie kontynuowana na polskiej farmie Baltic Power. Energia jutra zaczyna się dziś.